Biegnijcie! A co ty robisz? Karolina! Wariowałaś? Co ty robisz? Nie, co ty robisz? Ja nie chcę już tutaj być. Ale co ty robisz? Wariowałaś? Karolina! Z bloków na salony, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Sukces oddzielony, murem, 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 murem. Suki chcą wsiąść moją furę, 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 furę. Serce mam dziurawe, bo dostałem kule, kule, kule. Z bloków na salony. No co, one otwierają czy nie otwierają? No nie wiem, no pukaj, nawalaj w te drzwi. One tępe są czy tępe? O co chodzi? No nawalaj w te drzwi. A czego one się przesuwają? No mocniej. Siad, Jojka, siad. Z buta te drzwi. No otwórzcie! No normalne? No to my! No głupie no. Jakieś nienormalne. Zwłaszcza ta, Karolina jest głupia. No to za idiotka. Jezu, my się tak bałyśmy. Czego? Bo tu się coś dzieje. Co się dzieje? Coś niedobrego! Mówiłyśmy przez telefon, nie wiem. No co się dzieje? Nie wiem, jakieś kurcze ślady, stuki. Co? Jakie nie stuki? Nie wiem, po prostu tutaj były jakieś dziwne ślady na szybie. Ja wyszłam na chwilę, widziałam kawałek jakby postaci, ale ja pobiegłam dalej, tam nikogo nie było. Na zewnątrz, tak? Cały czas... Tak. To co, najpierw nas wywalacie z chaty? Nie wywaliliśmy teraz... was. No jak nie wywaliliście, wywaliliście no po prostu byliście z rybsem, mieliśmy znaleźć dom, tak. Znaleźliśmy dobry dom, bo nie mamy warunków do tego. A ja i tak tego psa zostawiam. Albo wychodzimy teraz, chcecie zostać tutaj same? Dobra, uzgodnijmy to. Nie. Może ten pies zostać, ale po prostu nie zostawiajcie nas, błagamy. No dobra, ale co się dzieje? No, może mi ktoś wytłumaczyć, co się dzieje? O co chodzi, Marek? Nie wiem, ja się boję. Nie, ja pójdę na dół, zobaczę sobie. Nie! Nie! Czemu? Marek, nie! O co ci chodzi, dziewczyny? Naćpałyście się czegoś? Nie! Na 100% tak, zwłaszcza ta Karolinka, zobacz. Jakie ma oczy. Przestań. Jak wystrzelone wyglądacie. No to ja idę na dół, tak? Nie idź tam! Dobra, chodź, chodź do góry, no nie wiem co wam szukało. Marek, dobra, chodź, Marek. Marek, no to iście co? Zostań, bo coś ci się chodź, stanie. Chodź, Marek. Marek, nie, no nie idź tam! Ty. Pomerzysta! Ja może nie, jednak zostanę, bo wie na mnie lecą nie, teraz, tak? Ale wy jesteście chore? Co się tutaj dzieje? Zwariowałyście czy o co chodzi? Czemu na rycie? O co ci chodzi? Co się coś dzieje niedobrego? Ja się boję, nie rozumiem. Dobra, weź Marek to krzyki, bo nie będziemy tego nagrać, to jest jakiś popieprzony. Ty słyszysz co te wielkie odwalają? One chyba zwariowały. One gorącej wody tam leją podobno. Chodź, chodź. Nie no, nie otwieraj. On jest nienormalny. Chyba, że przez tą dziurkę będzie widać. Nie no, nie będzie. Weź tak delikatnie. A w sumie nic. Nic, nic. Zwariowały. Co jest? Robią? No przestań, Marek. No ile robią? Po cholerę one leją tą wodę. Nie mam pojęcia. Zamknęły się w łazience w ogóle. Ale czekaj, bo najpierw udają, że się boją. Później się śmieją. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Jakieś... No chore psychicznie. Ewidentnie. Co ten turnik jest robi? Nie wiem, pobawię się z nim. Ra. La. I co, tak będziesz się całą noc bawił z psem? Ra. La. No gówniane to twoje sztuczki, ja już mówiłem. Karolina! Co jest? Tutaj! Zobacz. Szona, nie chcę się tam iść, sorry. Nie! Ten odcinek, to jest, one są nienormalne. Nie! Nie da się z nimi nagrywać, sorry. Wcześniej tam, teraz nie. Jezu, chłopaki, chodźcie tutaj! Co się stało? Co się stało? Ty, co się stało? O cholera! Nie, nie wchodź tam, nie wchodź tam! Nie wchodź tam! Gdzie mnie wchodzić? Idź, niech idzie zobaczyć! Co? Jezu! Jezu! Co to jest? Co to jest? Marek! Co? Marek, to chodź nie ona stąd. Napisała! Kto? Marek, to nie ona, ani to nie ja! Nie wiem, nie, kto nie napisał! Się, odwróciłam się i nie, to było! Ja stąd idę! Zamknij to, Jezu! Marek! Ja nie wiem, co ja mam zrobić! Nie wiem, róbcie sobie co chcecie! Marek, o co chodzi? Nam, no! Co wy odwalacie tutaj? Co się dzieje, co jest złego? Co się dzieje? I tu cały czas się mówiłyśmy, że się boimy, tak? Czego się boicie? No wcześniej ktoś stukał w to nie wiem. Ty zobacz, co się dzieje na szybie. Mówiłam ci, że jakiś był jakiś cień na dworze i nikogo tam nie było. To czekajcie, my wejdziemy sami, tak? Ty to takie idiotki, że cholera. Patrz, napisały sobie te czupę na łóżminko. Co to jest za napis? Co to, o co chodzi z tym napisem? To nie my. Marek, chodź stąd. O co chodzi? Ty to podejrzany ten napis. Ej, dziewczyny! Marek, po prostu, naprawdę, ja sprzedam to i się wyprowadzamy, nawet jutro, nie interesuje mnie to, ja nie wiem, idziemy do hotelu obok, ja tutaj na pewno dzisiaj nie zostaję. Pakuj się, pakujemy się wszyscy, serio. No to pakuj nas. Dobra, chodź, idziemy do góry. Nie. Wtedy się pakuje zaraz. Chodźcie z nami. Nie,
Nie, no idźcie się spakować. Ale ja się boję. Idź z nim. Idźcie się spakować. Ja za chwilę wezmę swoje rzeczy, bo mam tutaj akurat walizce na dole. Tylko szybko to zróbcie. To jest jakiś plan, czy one są serio chore psychicznie? Ty, a co to jest? To ten keczup, tak? Keczupem daje. Keczup? No. Nie no, nienormalny. A teraz stukając... Ty, co się tam dzieje? Tak nie reaguj, bo tak kurwa. Nie wiem, próbuję was albo wkręcić, albo są chore psychicznie. Raczej to druga opcja. Ja myślę, że są chore psychicznie. Zaczęły napadać w schody i krzyczeć. Tak, udawaj. Jezu, no co się dzieje? No, co się dzieje? O co chodzi? Czemu stukałeś? Czemu nas straszycie? Czemu stukałeś? Ja nie stukałem. Kto to stukał? No to ty jest? Pakujcie się! Pakujcie te rzeczy, szybko! Szybko! Szybko się pakujcie! Macie dwie minuty jakoś! Myślę, że im się udaje. To są chore psychicznie w sobie, nie, ale przy nie nagrywają tego. To one myślą, że nas wkręcą i nagram jeszcze film z tego, tak? No, i zrobię z siebie idiotki. To co, czekamy za dwie minutki, a się spakują. One serio się spakują. Albo wezmą same walizki. Nie wiem, zobaczymy. Nie, pewnie serio się spakują. Wiesz, będą myślały, że to bardziej daleko. Słyszałeś? Czekaj. Umawiają plany, jak nas wkręcić. Te kretynki chyba serio myślą, że nas wkręcą. No tak, ale bo... Ale po co one to robią? Wiesz, jakie są ich ustalenia? No. Że jedną gdzieś zostawiają, a... Słyszałeś? Tak, słyszałem. Że po prostu jedną mamy znaleźć później. One mają coś nie tak z garna, ale po co one to robią? No nie mam pojęcia, no. Może szukają atencji. W sumie, to by się zgadzało. Ale że się nie zorientowały? Że my teraz ich prankujemy? No przecież my to praktycznie mówimy na głos, głośno. No. Cholerę głośno. I one były obok. Najlepsze, że my gadamy, że są chore psychicznie, a one dalej to samo. Najlepsze, że to nie jest ustawione. To mnie dobija, nie? Że one się nie zorientowały jeszcze, że my się już zorientowaliśmy, że one wkręcają. To można opis filmu usunąć. Możesz. No, to w sumie tutaj nie będzie opisu tego, co jest zawsze. Bo to nie jest ustawione. Na serio myślą, że nas wkręcają w tym momencie, a nas nie wkręcają, bo my wiemy doskonale, że one są walnięte na głowy. O, pa. Idzie. Jeszcze się przebrała. No chyba ma rejstopy na sobie, a wcześniej co miała spodnie. Nieźle. To co? No czekamy dalej. A się tak z dobre pół godziny przebierają. Czajka! Ja tutaj jesteś, dobra. Już myślałem, że cię zgubiłem. To co? Lecimy do środka? No, możemy. Już się zaczyna. Co się dzieje? Co my takie przeproszone? Ale co, mamy uciekać stąd? To dawaj, szybko. Jest tego psa i szybko uciekamy, słyszysz? No dawaj, nie ma żartu. Dawaj, uciekamy stąd, szybko. Dawaj. Sprzedajemy to! Czy to jest jakiś tam wiedzony dom? Moja brama zamknięta! Nie wiem, nie mam pojęcia! Czekaj, ty! Wiesz co ona ma w walizce, blondyna? Zaraz się rozcielam. A wiesz co ona ma? Chodź. Ma gimbala w tej walizce, to jest moja walizka. Ale jestem pająk. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest gimbal, to jest takie urządzenie do kamery, do stabilizacji. Teledyski się takim czymś nagrywa. Mam pilot, na szczęście. Ty, mam pilot! Otwórz im. O Jezu, pilot! Mi wyleciał! Szybko, szybko! Szybko! Czekaj! Odejdź od tej bramy, bo się nie otworzy! Czekaj! Musimy szybko uciekać! O, otwiera się, uciekajcie! Uciekajcie szybciej! W prawo, dawajcie w prawo! Zaraz się rozdzielam, nie? On chyba na ten cmentarz biegnął. Właśnie też tak słyszałem. Bo to jest cmentarz. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem! No właśnie, gdzie jesteśmy? Dziewczyny! Ale to jest środkowe! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. No ja też nie wiem, nikt nie wie, gdzie jesteśmy. O fuu, to jest pajęczyn. Co teraz? Nie wiem. Na jakiej on do ulicy? Marszałkowska, coś takiego. Marszałkowska? Włącz nawigację. Ale nie wzięłam telefonu. Ja też nie wzięłam. Jezu. No to uciekajcie stąd, no co? No na co uciekacie stąd, jeszcze? No na co my czekamy? Biegnijcie! A co ty robisz? Karolina! Wariowałaś? Co ty robisz? Nie, co ty robisz? Nie, nie chcę już tutaj być. Ale co ty robisz? Wariowałaś? Karolina! Wróć! Przestań! Ale co ty robisz? Co ty robisz? Karolina, nie rób tego! Nie rób! Weź się opanuj, dziewczyno! Wszystko są w porządku? Spokój się! Ja się boję! Czego się boisz? Wszyscy się boimy! Kamerzysta! Nie wiem! Coś mi kazało! Jest noc, jest ciemno! Taka jakby wewnętrzna sił! Nie, przecież jakby mnie zmusiło! Ej! Co na wodzie! Aaaa! Na głowę. Ale aż tak? Nie wiem, one myślą, że na serio nas wkręcą. I że my się wkręcamy.
Dobra, wiesz co bym zrobił? Co? Serio, ja bym teraz je sprankował. Że? No, że mi odpieprza. No dobra, no to dawaj. Gdzie one poszły? Tam są. No to patrz, ja robię sobie z nas jaja. To zrobimy sobie z nich jaja. Patrz jak mi odpieprzy, patrz jak mi odpieprzy. Gdzie my jesteśmy? To ale czekaj, co to jest? Cmentarz? To ale na cmentarz nas wyniosło. Zarżę was! Zarżę was! Zarżę was! Zarżę was! Zarżę was! Ty za sekretyki wypieprzyły na cmentarz. Wiesz co, mi się jakoś nie chce tutaj przebywać teraz. Ja też bym stąd zawinął, ty, ale może później się cofniemy. To że on teraz podał się nas bać, nie? Serio. No dobra, nie interesują mnie zbytnio ich losy. Nie no, cofnął mi się po nie. Po co? Słyszałeś? Słyszałem. Gdzieś daleko muszą być. No to tak z 500 metrów. To co, idziesz po nie czy co? Nie wiem, napsrane są na pewno, nie? Dobra, no, ale ja bym stanie, ogólnie nie? Wyszedł z cmentarza, nie? No to chodź z tego cmentarza, to serio jest głupi, to był pomysł, że w ogóle się daliśmy namówić. Mogliśmy od razu powiedzieć, że wiemy, że nas plankujemy. To co, zawijamy się do domu, czy no, szukać ich chcesz? Zawijamy się na chatę. No to... Mam nadzieję, że wrócą do jutra. Ciężko mi się idzie tyłem, także kończymy ten film, tak? Tak. Ubrania Come & Cruise możecie kupować na stronie camcruise.com. Ale to było tak głupie, to był chyba jeden z najgłupszych filmów. Płytę możecie kupować na kamerzysta.vip. No nie wiem, dziwnie weszło. Nigdy takiego czegoś jeszcze nie było chyba na kanale. Bo wiesz, nigdy nie robiliśmy takich kurde filmów dziwnych, nie? W sensie, że my wiemy o czymś, a one nie wiedzą. No dobra, kończ. Aż tam są kredynki. Widać je? To, nas stąd nie widzą. Ale masakra. Jak można być tak głupim? Jak one się nie. Przed chwilą jeszcze cieszyły, że udało im się nas prankować. Nie, one chyba się serio przestraszyły wtedy przez chwilę, nie? Że je zacznę. Niech myślą do opublikowania filmu, że to one nas prankowały. Ale ciekawe, co będą czuły. Ale myślę, że się wkurzą cholernie, nie? No. Jak one usłyszą, że to był prank. Trzeba zmienić hasło i się wylogować ze wszystkich rzeczy. Czyli z telefonów, z komputerów. Trzeba hasło pozmienić, żeby nie usunęły filmu, nie? No, beka. Dobra, my choć idziemy obejdziemy. I finalnie już się żegnam z wami, drodzy państwo.